Sahara powstała w 2006 roku i od tamtej pory odwiedziła ponad 90 krajów na całym świecie, ciesząc się bardzo dużą popularnością. Kristo Kieloski beti izan daiteke aukera ona omenaldi bat egiteko eta bere lanari buruz hitz egiteko. Humilla edo jende arguntaren historiak direlako eta bueno, kontu unibertsalei buruzko gaiak jorratzen dituztelako. Składa się z trzech części. Pierwszą jest część biograficzna, planszowa, na której znajdują się również materiały dotyczące poszczególnych filmów zrealizowanych przez reżysera. Część wystawy plakatów do filmów, które nakręcił i oddzielna część fotografii z miasta Łodzi.